Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o bardzo ważnej sprawie, sprawie zasadniczej, według mnie chyba najważniejszej w naszym życiu, o tym, jak oczyścić swoją karmę, jak uwolnić swoją duszę od brudów, zanieczyszczeń, blokad, tego wszystkiego, co nam w życiu przeszkadza, tego wszystkiego, co nas odgradza od naszej szczęśliwości, zarówno w przyszłych życiach, jeżeli wierzysz w reinkarnację, czy w przyszłym świecie, jeżeli uważasz, że jest jedno życie, ale przede wszystkim tu i teraz. Na tym filmie mogę używać zwrotów musisz, nie wolno ci, ale to nie znaczy, że ja ci coś każę, wydaję ci jakieś polecenia, czy czegoś ci zakazuję. Po prostu zrozum to tak, jeżeli chcesz skorzystać z tej porady, to powinieneś zrobić tak, a nie powinieneś, nie powinnaś robić tego czy tamtego. Chodzi o to, że nasza dusza, nasza karma ulega zanieczyszczeniom, zabrudzeniom. To jest dla nas wielkim obciążeniem, który nam przeszkadza w naszej drodze do szczęścia i kiedyś, i teraz. Jak zrobić, żeby tą duszę, tą karmę uwolnić? Przede wszystkim pierwsza rzecz. Oczywiście to wszystko, co mówię, to jest według mnie, nie traktuj tego jako prawdy objawionej. Pierwsza rzecz to jest, nie wolno ci zabijać innych istot. Niby proste, podejrzewam, że nikt z oglądających moje filmy nie jest jakimś mordercą, ale nie wolno zabijać również nie tylko ludzi, również innych istot, w tym w szczególności zwierząt. I to dotyczy nie tylko polowania, nie tylko takich ewidentnych rzeczy, których większość z Was nie robi, to dotyczy wszystkich istot. Również tak, również muchy i również robala. Nie ty dałeś życie, nie ty dałeś życie tej istocie, nie ty masz prawo to życie istocie zabierać. To bardzo, bardzo obciąża karmę, to wprowadza wielkie zanieczyszczenia, wręcz rany w twoją duszę. Tu chciałbym ci powiedzieć, kiedyś może już to mówiłem, ale przypomnę dla tych, co nie oglądali, o takiej prostej rzeczy, jak coś, co nazywam moim paktem z komarami. Jak każdy, byłem narażony na ugryzienia komarów, komar gryzie, pac. W pewnym momencie pomyślałem sobie, zaraz, chwileczkę, dlaczego ja zabijam jego, jeżeli on nie usiłuje zabić mnie? Na jednej szali wagi swędzenie, na drugiej szali wagi życie jakiejś istoty. Pomyślałem sobie, nie, nie mam prawa tego robić. Przestałem te komary tłuc, dalej mnie gryzły, starałem się delikatnie odganiać, okadzać się jakimiś tam dymami, wiemy o co chodzi. Dalej gryzły, ale ja ich nie zabijałem. Z tym, że gryzły coraz mniej. W tej chwili od ładnych kilku lat nie ugryzł mnie ani jeden komar. Oczywiście nie wyobrażam sobie tego tak, że jakiś król komarów powiedział im, nie gryźcie go, bo on nas nie zabija. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, nie wiem, na czym to polega, ale ja nie zabijam komarów, a one mnie nie gryzą. Opłacało się, prawda? I to dotyczy wszystkiego. Wszystkich żyjących istot. Każde zabranie życia jakiejkolwiek żywej istocie wiąże się z wielkim obciążeniem dla twojej karmy, z wielkim obciążeniem dla twojej duszy. Tu możemy przejść do następnego punktu. Nie zjadaj żadnych istot. O niejedzeniu mięsa, ryb i takich rzeczy mówiłem już wiele, nie będę się powtarzał. Jeżeli chcesz pełniejszą argumentację, obejrzyj chociażby mój film pod tytułem Dlaczego nie zjadam trupów. To też się wiąże z pewnym sensie z zabijaniem. Jedząc schabowego, wyraziłeś wolę, żeby tą istotę zabić. Korzystasz na tym, że ktoś zabił tą istotę, a więc przyczyniasz się do tej śmierci.
z innych względów, jak już wcześniej mówiłem, to nawet nie jest specjalnie zdrowe, to nie jest dobre dla twojego organizmu, ale równocześnie obciąża twoją karmę, rani twoją duszę, sprawia, że nie możesz w pełni cieszyć się życiem i że nie możesz dojść do doskonałości, która zaprowadzi cię do szczęścia w przyszłym wcieleniu czy w przyszłym życiu. Kolejna sprawa nie sprawia i łączy się z tym również niejedzeniem mięsa, ale nie tylko, to jest dużo szersze. Nie sprawiaj cierpienia innym istotom. I to dotyczy zwierząt, ale również dotyczy też ludzi. Świadome sprawianie komuś cierpienia w efekcie kieruje się przeciwko tobie. W szczególności tutaj bym zaznaczył, nie wolno nikogo poniżać. Człowiek poniżony straszliwie cierpi. To może wywołać nieodwracalne skutki w jego psychice. Może wołać o zemstę do nieba. Może wołać o zemstę tam w dół. Po co ci to? Poza tym, to jego cierpienie obciąża również ciebie. Jeżeli cokolwiek, czy człowiek, czy inna istota zrobi pod wpływem cierpienia, które świadomie temu człowiekowi czy zwierzęciu zadajesz, to obciąża również ciebie. Po co ci te obciążenia? Twoja dusza ma być lekka i swobodna. Twoja karma ma być czysta jak kryształ. Po co ci je brudzić i obciążać? Czasami w dyskusji mnie też świadomie kogoś ranimy. Nie, tego nie wolno robić. To niszczy twoją karmę, to obciąża twoją duszę. Kolejna sprawa. Nigdy nie wyciągaj ręki po nie swoje. I nie mówię tu tylko o takim ordynarnym, prostym, ohydnym złodziejstwie. Myślę, że nikt z was tego nie robi. Mówię tu też o innych sprawach. O własności emocjonalnej, intelektualnej. Nie wyciągaj ręki po nie swoje zasługi. Nie przypisuj sobie czyichś osiągnięć. To na dłuższą metę nie zdaje egzaminu, w końcu się zawali. W końcu, kiedy ktoś się zorientuje, że to osiągnięcie, to zasługa, którą sobie przypisujesz, nie należy do ciebie, potraktuje tak wszystkie twoje osiągnięcia i zasługi. W oczach takiej osoby staniesz się nikim. Czasem, nawet jeżeli uda ci się coś zrobić przez przypadek, też nie przy... Coś się uda, coś będzie fajnie, coś będzie super, ktoś cię będzie chwalił, powiedz to. Powiedz to, to nie jest wynik mojej umiejętności, to nie jest wynik mojej wzniosłości psychicznej, to się stało przez przypadek. Jeżeli nie będziesz się wywyższać, to też się wiąże z wywyższaniem, prawda? Jeżeli nie będziesz się wywyższać, to inni być może wywyższą ciebie. Jeżeli ktoś ciebie wywyższy, z tego powodu, że tak uważa, że tak sądzi, jeżeli to będzie wynikało z jego przemyśleń, to będzie wywyższenie pełne, w które ten ktoś uwierzy i będzie do niego przekonywał innych. Jeżeli to będzie narzucone przez ciebie, zaraz będzie poddane w wątpliwości, zaraz będzie sprawdzane i możesz upaść z hukiem. Kolejna sprawa, co jeszcze robić, żeby oczyszczać swoją duszę? Mówiłem ci to na swoim poprzednim filmie. Staraj się być przydatnym, staraj się być potrzebnym. To daje twojej duszy, nawet jeżeli o tym nie wiesz, to daje od twojej duszy bardzo wiele fantastycznej, głębokiej radości, która pomaga tej duszy wzrastać. Staraj się zastosować do tego wszystkiego, co powiedziałem. Staraj się wprowadzać pokój, a nie niepokój. Jeżeli widzisz, czasami nasze ego lubi, jak coś się dzieje. Jak nic się nie dzieje, pojawia się jakaś kłótnia podświadomie. I to każdy z nas tak ma, nawet ci najświetlejsi. Niby niechcąco tą kłótnię podsycają.
Nie wolno tego robić. Te osoby pogodzą się, a potem razem rzucą się na ciebie. Ci, którzy wprowadzają pokój, dostąpią pokoju. Tego najważniejszego pokoju, pokoju duszy. Ci, którzy sieją wiatr, będą zbierać burzę. Jeżeli do tego wszystkiego się zastosujesz, jeżeli to wszystko wprowadzisz w życie, ogarnie cię zdziwienie. Ogarnie cię zdziwienie, jak to fantastycznie działa, jak lżej ci się żyje. Może teraz jeszcze w to nie do końca wierzysz, uważasz to za jakiś wielki wysiłek, problem, ale włóż te trochę wysiłku. To nie jest tak, że to będzie działało tylko kiedyś tam na tamtym świecie czy w innym wcieleniu. Już po kilku dniach zauważysz efekty. A po kilku miesiącach te efekty będą cudowne, fantastyczne i oszałamiające. Zobaczysz, jak będzie ci lekko, jak będzie ci dobrze, jak znikną te wszystkie skazy, jak poprawi się twoja psychika, jak znikną nagle lęki, znikną natręctwa, jak twoje życie będzie stawać się coraz bardziej czyste, świetliste i kryształowe. Czego życzę ci z całego serca? Oby tak się stało. Oby tak się stało. Tyle na dzisiaj. Zapraszam cię oczywiście na inne moje filmy. Nie tylko przemyślenia, również zwykłe lifehacki, sposoby na rozwiązanie życiowych problemów, ważniejszych i mniej ważnych. Zapraszam cię też oczywiście do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.